po pierwszej edycji tego jarmarku były bardzo pozytywne głosy w gminie, oprócz może niektórych posłów, decydentów, natomiast pozostałe było bardzo, bardzo, opinie były bardzo pozytywne. Pamiętam jak dziś, jak tam jesienią pan wójt z panem przewodniczącym wypinali pierś, żeby otrzymać, jak w momencie jak otrzymywali nagrodę za jarmark, za zorganizowanie, bodajże tam dyplom jakiś i finansowa, a teraz nagle się okazuje, że ten jarmark jest niedobry. Moim zdaniem jest, był on, i nie tylko moim, ale wielu mieszkańców gminy, był znacznie lepszy niż Dni Ostrowitego, lepiej zorganizowany, w lepszym miejscu. W zeszłym roku troszeczkę, czy w tym roku trochę pogoda popsuła te sprawy, frekwencji, natomiast impreza była przygotowana dobrze. Natomiast no nie bardzo rozumiem, dlaczego, na czym będzie polegała teraz ta promocja. Ja już tu kiedyś mówiłem, nie wyrzucajmy dziecka z kąpielą, zróbmy jarmark ostrowicki w Giewartowie. To będzie jakaś tradycja, niech no w ciągu jednego, dwóch lat się nie stworzy tego. No musi to jakiś czas funkcjonować. Jeżeli mamy gdzieś tam te miejscowości Kosewo, Giewarto, Salomonowo, Salomonowie to już w ogóle nie bardzo rozumiem, co by tam miało być, ale na przykład w Giewartowie ten jarmark pod nazwą Jarmark Ostrowicki zorganizować w Giewartowie, a nie wyrzucać go, bo tak komuś tam się podoba. Wycofania Jarmarku Ostrowickiego, aby pozostał ujęty w budżecie gminy Ostrowice na 2017 rok. Kto z pań radnych panów radnych jest za pozostawieniem Jarmarku Ostrowickiego sfinansowanego przez budżet gminy Ostrowice w 2017 roku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo.